Do Warszawy na polsko-niemieckie konsultacje międzynarodowe przybył kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Według medialnych doniesień ma dziś ogłosić wart kilkuset milionów euro pakiet na rzecz żyjących polskich ofiar niemieckich zbrodni. Ja się jakiegoś szczególnego przełomu po tej wizycie oczywiście nie spodziewam. Zresztą takich zapowiedzi ze strony również rządzących kancelarii premiera nie ma. Ja bym się chciał dowiedzieć w trakcie tej wizyty i myślę, że to jest oczekiwanie Polaków, jak wygląda sprawa finansowania Tarczy Wschód, ponieważ Donald Tusk, jak wszystko wskazuje na to, kłamał publicznie, mówiąc o tym, że załatwił pieniądze na Tarczę Wschód, kiedy mamy komunikaty wychodzące ze stolic najważniejszych państw europejskich, które zakwestionowały ten komunikat premiera. Chciałbym usłyszeć dzisiaj z ust kanclerza Scholza, jak wygląda rzeczywistość. Czy te pieniądze zostaną wyłożone na Tarczę Wschód, czy też premier Donald Tusk, jak zwykle zresztą, mijał się w tej sprawie z prawdą. Chciałbym oczywiście rzeczywiście usłyszeć odniesienie się do kwestii reparacji. To jest sprawa, której jako Polska nie powinniśmy w żadnym wypadku odpuszczać. To jest nasz wielki narodowy interes. My jako Prawo i Sprawiedliwość podjęliśmy się tutaj wielkiej pracy wyliczenia strat wojennych, przedstawienia niezwykle rzetelnie udokumentowanego raportu w tej sprawie. I chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć, że nas nie zadowolą żadne ochłapy, żadne próby przykrycia tego tematu jakimiś drobnymi kwotami czy drobnymi działaniami ze strony rządu niemieckiego. My się dzisiaj już nie damy takimi drobnymi kwotami zbyć. Niech kanclerz Scholz i Donald Tusk, który jest wykonawcą dzisiaj polityki niemieckiej w Polsce, nie łudzi się, że Polacy to zaakceptują, że zaakceptują jakieś marne ochłapy rzucane nam. My dzisiaj jesteśmy narodem, który jest świadomy, narodem, który się szanuje, ma swoją godność i żadne ochłapy nie będziemy sięgać. Żądamy od rządu niemieckiego jasnej deklaracji od kanclerza Scholza podczas dzisiejszej wizyty w Polsce, że sprawa reparacji zostanie po prostu załatwiona w taki sposób, jaki powinna być załatwiona dawno temu, i to, że od czasu II wojny światowej upłynęło wiele dziesięcioleci, to nie zmienia tego faktu, że Niemcy są zobowiązani te reparacje zapłacić.